to pewnie śmieszne, żeby poprawiać sobie nastrój gryzieniem długopisu. Ale jak masz zły dzień, warto spróbować wszystkiego, zwłaszcza metod prostych i dostępnych. Zacznijmy od eksperymentu. Weź długopis, ołówek, rurkę papierową do napojów i przytrzymaj ją zębami. Uwaga, zębami, nie wargami, prostopadle do płaszczyzny zębów. Niezapomniany Peter Falk w roli porucznika Columbo trzymał w ten sposób cygaro. Przytrzymując w ten sposób długopis zębami, zwróć uwagę, jakich mięśni do tego używasz. A teraz wykonaj drugą próbę, przytrzymując długopis samymi wargami. Na pewno zauważysz, że uruchomiłeś inną grupę mięśni. Ale także twoja mina stała się nieco smutniejsza. Zobaczysz to, robiąc to ćwiczenie przed lustrem. Już ponad 30 lat temu naukowcy zaprosili grupę osób, która oglądała kreskówki z długopisem w zębach, czyli z miną wesołą, i z długopisem w wargach, czyli z miną smutną. Ci, którzy używali zębów, uznali kreskówki za bardziej zabawne. Na tej podstawie sformułowany został wniosek, że sama mimika bez emocjonalnego zaangażowania może wywołać określony stan emocjonalny. Jeżeli się uśmiechasz, to możesz mieć lepszy humor, możesz swój humor poprawić. Tym samym według badaczy potwierdzono tak zwane mimiczne sprzężenie zwrotne, którego istnienie podejrzewał już Karol Darwin. To mimiczne sprzężenie zwrotne mówi, że wyraz twarzy, tylko wyraz twarzy może wpływać na doświadczanie emocji. Pewnie każdy zna z własnego doświadczenia sytuacje, w których nie było mu do śmiechu, a mimo to był zmuszony do realizowania określonego zadania i wie, że marny nastrój utrudnia osiągnięcie wyznaczonego celu. Eksperyment z długopisem podpowiada, że można, przywołując życzliwy wyraz twarzy, wpływać nie tylko na partnerów negocjacyjnych, ale także na swoje nastawienie. Zachęcam zatem, aby długopis lub coś podobnego mieć zawsze przy sobie i na przykład w przerwie wymusić przy jego pomocy pozytywne nastawienie. To pewnie śmieszne, żeby poprawiać sobie nastrój gryzieniem długopisu, ale jak masz zły dzień, warto spróbować wszystkiego, zwłaszcza metod prostych i dostępnych. Oczywiście wszyscy wiemy, że uśmiech korzystnie wpływa na międzyludzkie, a więc także, uwaga, międzynegocjacyjne relacje. Wiemy także, że uśmiechniętych traktujemy życzliwiej. I sami bywamy tak traktowani. Więc wychodzi na to, że uśmiechu warto używać. Nawet lub zwłaszcza, jeśli nie jest nam wesoło. Same mięśnie twarzy ułożone w uśmiech już mogą pomóc. Tutaj dla pedantów małe postscriptum. W 2016 roku powtórzono ten eksperyment na Uniwersytecie Amsterdamskim i nie potwierdzono w nim wyników osiągniętych 30 lat temu. Tym niemniej holenderscy autorzy nie odrzucili jednocześnie wyników pierwotnego badania i tezy o mimicznym feedbacku. Oczywiście odpowiem na twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzu. Chciałbym cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu, będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.